dzisiejszej doby trochę deszczu, trochę słońca. Trochę słońca za sprawą układu wysokiego ciśnienia znad Serbii, ale trochę deszczu za sprawą frontu atmosferycznego, który łączył dwa niże, znad Austrii i znad Finlandii. Co prawda ten front odsuwa się za nasze wschodnie granice, ale jeszcze lokalnie pozostawi po sobie chmury deszczowe. Dlatego w nocy w większej części kraju popada. Na termometrach w tym najchłodniejszym momencie nocy zobaczymy od minus 3 do 4 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby. Najpogodniej będzie na Pomorzu Zachodnim. Ostrzeżenia dla kierowców w większej części Polski. Drogi mogą być śliskie, raczej opady o charakterze przelotnym, ale zachowajmy ostrożność. Jutro od samego rana chmury deszczowe będą pojawiać się nad niektórymi częściami Polski, ale po południu będzie już ich zdecydowanie mniej. Pojawi się za to trochę więcej słońca. Sprawdzamy szczegóły. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce opady deszczu w południowej części regionu, ale też na nizinie szczecińskiej. Poza tym słonecznie, a najpogodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 7-8 stopni. Warmia, Mazury, Mazowsze i Podlasie tutaj bardzo pogodnie. Opady deszczu tylko na Podlasiu 6-7 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Podkarpacie, Lubelszczyzna, Małopolska tutaj też bardzo pogodnie, ale w okolicy Rzeszowa przelotny deszcz. W Zakopanem piękne słońce i tam 6 stopni, w pozostałej części regionu 8. A najcieplej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej 8-9 stopni, ale miejscami na Ziemi Lubuskiej przelotny deszcz, wiatr umiarkowany i słaby. I ostrzeżenia dla kierowców na Podlasiu, na Podkarpaciu, ale miejscami i też w Polsce Zachodniej, tutaj może popadać deszcz. Warunki biometeo obojętne w całym kraju. Temperatura odczuwalna wyniesie od 3 do 8 stopni, czyli będzie zbliżona do tej na termometrach. Sprawdzamy kolejne dni. Czwartek i piątek deszczowe jeszcze, 6-7 stopni w czwartek, w piątek maksymalnie do 7. I kolejne dni za to bardzo słoneczne. W sobotę miejscami zachmurzy się w centrum i na południowym wschodzie, ale nigdzie nie będzie padać i do 7 stopni. Niedziela i poniedziałek bezchmurne, do 7 stopni w niedzielę i do 8 stopni w poniedziałek. Ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na koniec sprawdzamy raport smogowy. Tak prezentował się o poranku, a tak wygląda w tym momencie. Więcej szczegółów w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.